Kreatywność to jedno z tych onieśmielających słów, takich jak artysta, muzyk, pisarz, które zostało oznaczone jako coś rzadkiego i nieosiągalnego dla wielu z nas. Myślimy o sobie jako kreatywnym typie lub nie, jakby to była cecha nadana garstce wybranych. Ale jeśli cofniemy to słowo z powrotem do jego prawdziwych początków, odnajdziemy rdzeń crescere, słowo, które oznacza pojawianie się, wzrost, rozkwit, pęcznienie. Podobnie jak sierp księżyca, kreatywność jest żywym impulsem w każdym z nas, który nieustannie zaczyna się od nowa. Niezależnie od tego, czy wymyślamy nowy przepis, łączymy stroje, czy po prostu patrzymy na rzeczy w nowy sposób, jesteśmy zmuszeni do ciągłego odtwarzania naszego świata. Kiedy sytuacja staje się zbyt nieuchronna lub zbyt komfortowa, zaczynamy czuć się niespokojni i dzicy. Nasza witalność jest nierozerwalnie związana z kreatywnością. Instynkt tworzenia sprawia, że życie pulsuje w naszych żyłach. Tak jak Khalil Gibran pisze o drzewach w sadzie. Dają, aby mogły żyć, bo powstrzymanie się oznacza zginięcie. U dzieci te impulsy są silne i nieodłączne, i naturalne. Wskakujemy całym sercem w to, co nas zadziwia i głośno nie zgadzamy się ze wszystkim, co nam się nie podoba. Możemy też spędzać godziny stracone na udawaniu, tworząc coś z niczego od rana do wieczora. W tym okresie swojego dzieciństwa mamy wyraźną, niezakłóconą relację z wyobraźnią. Kreatywność to nasz instynkt poszukiwania i wyrażania nowych perspektyw. A te zwierzęta idee nie pochodzą z umysłu, ani nie pochodzą z wysoce wyszkolonego zestawu umiejętności. Wychodzą z nieświadomości. Niezależnie od tego, czy chodzi o sny, czy przez przerwę w naszych harmonogramach, kreatywność jest czymś, co nas oznacza, co nas otacza, gdy dajemy jej potrzebne miejsce. Bycie geniuszem zajmuje dużo czasu, napisała Gertruda Stein. Musisz siedzieć tak wiele i nic nie robić, naprawdę nic nie robić. Z tej perspektywy oryginalność nie jest czymś, co wymyślasz, ale wypowiedź przez ciebie, przez twoje pochodzenie. Przez pochodzenie mam na myśli studnię babci, z której pije każdy człowiek. To, co nam się śni. Możesz nazwać to Bogiem, naturą, źródłem, instynktem, ale bez względu na to, czego użyjesz, jest to akt wielkiego rozwoju poprzez nas. Oryginalność staje się wtedy praktyką uwalniania tego, co już jest. Ta praca jest niezbędna do przynależności, ponieważ twoja twórcza ofiara jest jak święty sygnał dla tych, którzy noszą podobny wibracyjny podpis. Słysząc lub widząc to, co stworzyłaś, odnajdą poczucie przynależności do ciebie, a będąc znalezioną, ty też poczujesz przynależność. Tekst Taco Paterner. I mam do ciebie pytanie. Jak ujawnia się twoja kreatywność i nie masz odwagi tego pokazać światu? Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w tobie.